Wszystkie chwyty dozwolone. Afera Get Back. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Wszystkie chwyty dozwolone, afera Get Back. Moim rozmówcą jest, i tutaj właściwie się zastanawiam, jak zapowiedzieć. Na pewno jest to były szef Get Backu. I człowiek, który uważany jest przez prokuraturę i przez część opinii publicznej za mózg afery, za głównego demiurga, tak przynajmniej został wykreowany. Powiem od razu, że będzie kilka odcinków z panem Konradem Konkolewskim. Chcę, żebyśmy w pełni poznali wersję Konrada Konkolewskiego, byłego szefa Get Back. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja mam pierwsze pytanie. Skąd się w ogóle pan wziął w świecie finansów? W latach 90. jeszcze na początku studiów zacząłem zdawać egzaminy z rachunkowości na biegłego rewidenta i rozpocząłem pracę w 95 roku jako audytor bankowy w firmie KPMG. Potem zostałem dyrektorem rachunkowości wówczas jednego z największych polskich banków, Banku Handlowego w Warszawie w 95 roku. Wdrażałem tam międzynarodowe standardy rachunkowości jako pierwszy bank. Wprowadzaliśmy bank na giełdę. Następnie byłem dyrektorem długi czas w Banku Handlowym oraz Citibanku, bo jak wiemy Citibank przejął Bank Handlowy. Następnie przeszedłem do PZU, gdzie byłem dyrektorem zarządzającym czy dyrektorem koordynatorem w obu spółkach odnośnie planowania finansowego. Następnie widząc, co niektóre osoby robią w PZU, Paulina Pietkiewicz, wówczas prezes Eureko Polska i Magda Nawłoka, złożyłem sprzeciw wobec tego, co dziś nazywane jest aferą PZU Eureko, gdzie wówczas polskie państwo musiało zapłacić 9 miliardów złotych kary i w kwietniu 2005 roku zwolniłem się z PZU i rozpocząłem swój własny biznes, to znaczy najpierw wybrałem się w podróż dookoła świata, bo to zawsze było moim marzeniem, a następnie po powrocie po 2 latach założyłem swoją własną firmę rodzinną, firmę transportową Huzar Grupa, która przez następne 11 lat miała bardzo dużo sukcesów, była gazelą biznesu chyba z 5 razy, była jedyną polską firmą transportową na zachodzie Europy, która przeszła z fazy prostego podwykonawstwa w fazę spedycji. Mieliśmy pracowników w Anglii, Anglików i firmy w Belgii, w Anglii i w innych miejscach. I nastał rok 2008, czyli kryzys Lehman Brothers, który na rynku transportowym, głównie na zachodzie, przejawiał się tym, że po prostu obroty maksymalnie spadły. Banki zaczęły wypowiadać umowy o finansowanie firmom transportowym i to też spotkało nas, mimo tego, że mieliśmy właściwie zwiększone obroty, ponieważ jako firma bardzo mocno inwestująca w nowoczesne technologie, tak zwaną telematykę, i my w tamtym okresie przejmowaliśmy klientów od takich firm, które nie dawały sobie rady. Mimo tego znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że z chwilą, kiedy zadzwonił do mnie Krzysiek Rosiński, wówczas prezes Getin Nobel Banku, a mój kolega z poprzednich prac w Banku Handlowym oraz PZU, i powiedział, że no, może teraz wreszcie uda im się ściągnąć mnie do grupy Czarneckiego, bo starali się o to chyba z 10 razy na przestrzeni poprzednich kilku lat, a ja odmawiałem stale. Jak mi dadzą finansowanie w tym trudniejszym okresie, który nastał na rynku transportowym? No cóż, mieliśmy po prostu wszystko zabezpieczone na wekslach. No i to była dosyć duża pomoc w rozwoju tamtej firmy. W związku z czym zgodziłem się na to, żeby robić takie działania w grupie Leszka Czarneckiego, które polegały na wycenie spółek do przejęcia przez niego, prowadzeniu projektów typu due diligence, czyli oceny, czy coś należy kupić, czy nie, tworzenia tych spółek. Robiłem to niejako po godzinach, można powiedzieć, bo rozwijałem swoje biznesy, ale ponieważ no, byłem przez nich postrzegany jako osoba, która sobie radzi w biznesie i też umie jakby te biznesy oceniać na potrzeby tej grupy, to jakby to robiłem z sukcesem. Przejęliśmy Allianz Bank, potem powstał z tego i GMAC, Idea Bank. Po zorganizowaniu tego przedsiębiorstwa przekazaliśmy to w zarządzanie Jarkowi Augustyniakowi, który bardzo dobrze tym zarządzał. Potem współstworzyłem z Krzyśkiem Rosińskim Open TFI,
Open Life, który był wówczas numerem 3, numerem 2 na rynku. I w pewnym momencie takiego działania, jak to się mówi, we wtorek po godzinach do skoku, Czarnecki mnie wziął, żebym stworzył kopię kruka firmy windykacyjnej. To był rok 2012. No i podjęliśmy to zadanie, ja i Paweł Trybuchowski, wówczas ściągnięty z wielkim doświadczeniem na rynku windykacyjnym po Intrum Justitia, czyli największej firmie windykacyjnej wówczas w Europie, i zaczęliśmy tworzyć to przedsiębiorstwo w takim dosyć unikalnym modelu, ponieważ Czarnecki oczywiście nie dał żadnego kapitału, znaczy dał 4 miliony złotych, 6 milionów złotych, my reszta wpłaciliśmy. No jest wersja, że od 4 do 10 milionów. Tak, no, znaczy Leszek Czarnecki wpłacił 4 miliony złotych, a 6 milionów złotych wpłacił Krzysiek Rosiński, Radosław Stefurak, ja, Paweł Trybuchowski i chyba tyle, nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje. No to było to 10 milionów złotych, to nie wystarcza na nic firmy windykacyjnej, która ma kupować portfele. W związku z czym myśmy wymyślili taki model biznesowy, który podpatrzyliśmy w Anglii, w firmie Arrow Global, który polega na tym, że tworzyliśmy fundusze inwestycyjne zamknięte dla osób zamożnych, którzy wpłacali tam swoje środki i za te środki TFI kupowało portfele wierzytelności, a my robiliśmy całą tą polubowną windykację. Kupowaliśmy za 10-15%, odzyskiwaliśmy 40-60%. Po odliczeniu kosztów okazywało się, że dla GetBacka zostaje prawie 30% odzysku, mimo tego, że jako pierwsi na rynku powiedzieliśmy tym klientom, że bierzemy zero opłaty, zero kosztu stałego. Chcemy tylko 20-30% od każdej odzyskanej złotówki. Oni zarabiali na tym 8-10% wówczas w latach 2013, 14, 15, 16 i tak dalej. No i to była bardzo dobra inwestycja z ich, jakby z ich strony. Wszyscy byli zadowoleni, to był dobry biznes. Na tym biznesie GetBack się skapitalizował aż do poziomu, gdzie jego wartość wynosiła ponad 1 200 000 000 złotych i to był rok 2015. 2014-2015. No i w tym momencie Leszek Czarnecki stwierdził, że skoro to jest jedyny biznes, który faktycznie zarabia pieniądze w jego grupie. No nie przesadzajmy, chyba Getty Noble Bank to też mu przynosił wtedy duże pieniądze. To był Getty Noble Bank od zawsze był bankrutem. Getty Noble Bank od zawsze był bankrutem, to był połączony Górnośląski Bank Gospodarczy upadły i Łódzki Bank Handlowy upadły, przejęty za złotówkę, bez żadnego kapitału, a wszystkie spółki Leszka Czarneckiego służyły wyłącznie do prania brudnych pieniędzy. Oj, pan ale, co... uważajmy ostrożnie z tymi słowami. Oskarżony, podejrzany, bo panu zakładają kolejne sprawy. Właśnie może mówić co chce, ja muszę przynajmniej uważać. Te brudne pieniądze to porozmawiamy później, jeżeli pan ma na to dowody. Bo... ja jestem świadkiem w wielu sprawach i na przykład w zeszłym tygodniu byłem świadkiem w sądzie i o tym obszernie mówiłem. Bardzo obszernie wyjaśniałem i zeznawałem też prokuraturze na te okoliczności. Fakty są następujące, że w grupie Leszka Czarneckiego na kilkanaście spółek żadna nie zapłaciła żadnego podatku, nie miała żadnych dochodów podatkowych. Te wyniki, które były pokazywane, mówię o biznesach regulowanych, takich jak banki, były po prostu robione na papierze po to, żeby się współczynniki kapitałowe zgadzały, które jak widać dzisiaj realnie nie istniały, były ujemne i to były te przedsiębiorstwa były po prostu bankrutami, dlatego właśnie trzeba było dołożyć 10 miliardów ponad do Getty Noble Banku i pewnie ponad 2 miliardy do Idea Banku, dużo mniejszego. Nieważne. Ważne jest to, że GetBack po prostu był firmą, która wówczas obsługiwała zewnętrzne jakby pieniądze obcych ludzi, można powiedzieć, dużych inwestorów. Pozyskaliśmy również największą firmę na inwestora windykacyjną na świecie, to jest PRA z Nowego Jorku i z nią zrobiliśmy największą wówczas transakcję w Polsce. Mieliśmy dużo znajomości, ja z racji bycia audytorem poprzednio i dyrektorem w Citibanku i Banku Handlowym. Paweł Trybuchowski miał niesamowite znajomości na tym rynku od lat, w związku z czym my jako GetBack mieliśmy markę wyrobioną dużo bardziej jakby silniejszą na zachodzie nawet niż w Polsce, to znaczy z nami rozmawiały wszystkie fundusze inwestycyjne, inwestowały swoje pieniądze, my dokładaliśmy do tego na przykład 20%, oni 80%, kupowaliśmy portfel na spółkę i wówczas windykowaliśmy, nie tylko sami, również braliśmy do tego na przykład kredyt inkaso po połowie, żeby ten inwestor czuł się bezpieczny, że nie jest zdany tylko na jedną osobę czy na jeden podmiot, który to będzie windykował. Krótko mówiąc, GetBack był bardzo dochodowym przedsiębiorstwem. No i Leszek Czarnecki, widząc to,
zaczął sterować tak działalnością tej spółki poprzez wypowiadanie umów i zmniejszanie wynagrodzenia w funduszach, które były postawione w jego TFI, a które obsługiwał GetBack, że GetBackowi bardziej opłacało się kupować portfele na własny rynek, na własną książkę, na własny bilans. Więc idąc dalej, GetBack był bardzo dochodową firmą, która windykowała dla obcych dużych inwestorów, nie tylko indywidualnych, bogatych Polaków, ale również no, największych inwestorów, takich jak Deutsche Bank czy PRA z Nowego Jorku, czy największej firmy windykacyjnej. Było wielu innych inwestorów, którzy stali w kolejce do tej współpracy. I myśmy tak naprawdę byli wychowani poprzez pracę dla najlepszych i poprzez ich ciągłe audyty. To znaczy u nas ciągle siedzieli ci inwestorzy i ciągle badali rachunki bankowe, patrzyli na czy te pieniądze wpływają. Leszek Czarnecki powoli zaczął wygaszać, to znaczy zmniejszać nam na siłę bez żadnej dyskusji wynagrodzenie w funduszach tych, które GetBack obsługiwał, ponieważ one zgodnie z prawem w Polsce obowiązującym, to taki fundusz stawia TFI, czyli nie GetBack. GetBack nie miał swojego TFI, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a klienci są z banku. Akurat w tym przypadku byli z banku, z Getin Noble Banku, czy potem z Lionsa, czyli z Idea Banku, więc w gestii Leszka Czarneckiego osobiście to robił z Krzyśkiem Rosińskim, po prostu zmniejszali wynagrodzenie GetBacka z 30% na 25%, na 20%, na 15%, w końcu do zera, to doszło w 2017 roku, no więc GetBack, krótko mówiąc, był zmuszany tą drogą do tego, żeby nie tylko pracować dla innych, ale również na własny rachunek. I kupowaliśmy portfele na własny rachunek, żeby nie mieć konfliktu interesów, to tu powiem, specjalną taką procedurę wdrożyliśmy w KNF-ie, zarejestrowano, które portfele w jaki sposób mają być dzielone na własny rachunek, a które na obcy. Krótko mówiąc, ze spółki takiej usługowej GetBack powoli stawał się inwestorem i całe szczęście w naszej dzisiejszej sytuacji i to powoli schodziło, czyli ze 100% zysku z obsługi obcych portfeli w końcu zeszło to do zera, a 100% przychodów powstawało z własnych portfeli, portfeli kupowanych na rynku. GetBack nigdy nie przepłacał za portfele. Na 1302 przetargi GetBack przegrał 1002 razy, czyli 79% przetargów wszystkich, jakich GetBack podchodził, przegrał. I na to są publiczne protokoły. Dobrze, no to dlaczego tak uzasadniano upadek GetBacku, że właśnie przepłacaliście portfele? Skąd się ta opinia wzięła? Bardzo dobre pytanie i kluczowe. GetBack nigdy nie upadł. Taką opinię zaczęli no, na rynku puszczać. No na pewno upadł, no to jest fakt już konkretny upadł. Tak, ale ci, którzy chcieli wyprowadzić te portfele, zaczęli rozpuszczać tego typu historie. Czyli właściciel, który... Cała afera GetBack jest bardzo prosta. GetBack miał 30 miliardów złotych tych wierzytelności i właściciel je po prostu wyprowadził głównie do IPOPEMY, majątek polski, majątek rumuński głównie na Cypr do Kruka, a majątek hiszpański do stworzonej specjalnie maleńkiej spółeczki Recobro. I to się działo wszystko w ramach pozorowanej restrukturyzacji. Dobrze, ale do teraz tego dojdziemy. Dojdziemy, tak jest. Tylko odpowiadając, bo chcę jakby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie pana redaktora. I teraz pan osoby, twierdzi, które... że nie przepłacaliście, opinia na rynku i wielu fachowców, z którymi rozmawiałem, jest inna. Ja podam dowody. Dowody, czyli protokoły przetargów publicznych z banków typu PKO BP, BZWBK, Raiffeisen, Alior, bo stamtąd kupowaliśmy głównie, pokazują, że GetBack podszedł do 1306 przetargów i przegrał 1002 razy, czy 1006 razy, z tego co pamiętam. Dobra, mam od razu pytanie. 78%. Mam pytanie, ponieważ na razie zakreślamy pana opowieść do czasów, kiedy jeszcze jest pan pod kuratelą, w cudzysłowie, Leszka Czarneckiego. Nie mówimy jeszcze o wejściu na giełdę i później o przejęciu przez Abris GetBacka, tak? Czy w okresie, tak kiedy podlegaliście Leszkowi Czarneckiemu, tak samo na przykład pan był i inni członkowie zarządu GetBacka wynagradzani do innymi prowizjami płaconymi w innych krajach? Nie czy byliśmy tylko pobierał nigdy pan wynagradzani. Pensję? Dobrze, ale czy tylko pobierał pensję? No nie no, wiemy o wynagrodzeniu później dawanym panu za konkretne rzeczy, tak przynajmniej jest na tych umowach, za czasów Abrisu, tak? Czy... Za czasów Leszka Czarneckiego. Abris nigdy mi nie zapłacił za zakup portfeli. Nigdy nie zapłacił mi za zakup ale, portfeli. A w umowie jest konkretnie. To możemy później przejść się kłócić. Pytam się, czy za czasów Leszka Czarneckiego dostawał pan dodatkową prowizję za zakup, za udane transakcje? Ja się odniosę tylko do tego pytania i oczywiście na wszystko odpowiem.
Abris mi nie zapłacił za portfele, tylko za IPO i za znalezienie wspólników do NLD. Dobrze, I taką ale... umowę ja im przesłałem, a zmieniła to Paulina Pietkiewicz w ostatnim momencie, wysyłając mi 1 000 000 euro na Cypr, za które ja kupiłem sobie obligacje Getbacka. Dobrze, ale umowa chyba jest konkretna. No, mogę sięgnąć i przeczytać panu. Tam jest za konkretne portfele, prawda? Konkretnych banków. Wyjaśniałem. No, 2000... państwowych to jest ciekawa rzecz, bo do dzisiaj to nie jest ruszane. Jakby w tym całym modelu państwowe banki uczestniczyły z panem i z Abrisem w dość dziwnej transakcji, która była przeprowadzana na Cyprze. Ale zostawmy to, wrócimy do tego, żeby nas spokojnie... To jest nieprawda, więc jeśli mogę na bieżąco się odnieść, tak. Po pierwsze, nie zapłacili mi za żadne portfele. Po drugie, to, że w tej umowie jest wpisane, że była płatność za portfele, no wpisała tam ręcznie Paulina Pietkiewicz, a moja umowa, którą ja jej wysłałem, była za IPO i za zupełnie co innego. Dobrze. Po trzecie, akurat, to ja wysłałem tą umowę i pokazałem prokuraturze w 2018 roku. Więc nikt mi nigdy nie płacił za żadne portfele. Leszek Czarnecki również nie wynagradzał mnie inaczej niż precyzyjnie umową o pracę oraz potem, która potem została zmieniona na wynagrodzenie za powołanie chyba, to technicznie prawie to samo, ale w Polsce. I dostawałem bonusa w wysokości, nie wiem, 1,1% wartości zysku netto. Normalnie. Plus do tego jestem akcjonariuszem. Miałem pensję 60 tysięcy złotych plus bonus miesięcznie 60 tysięcy złotych i bonus roczny w wysokości 1%, około 1% zysku netto. Ja zarabiałem w swoich własnych spółkach, byłem biznesmenem, miałem 13 spółek i zarabiałem 20 razy więcej we własnych spółkach niż w W tym samym czasie, kiedy pan był prezesem Getbacku u Leszka Czarneckiego, pracował pan jeszcze, miał inne jeszcze spółki? Tak, cały czas miałem. Oni mnie zatrudnili, dlatego że ja byłem biznesmenem, który odniósł sukcesy i chcieli, żeby im rozkręcić firmę. Nie tylko jedną i to zrobiłem. Ile pan wtedy miał spółek? Wpadło mi 13 firm. Dobrze, ale na skutek tej afery. Chodzi mi o w czasie, kiedy Leszek Czarnecki miał kontrolę nad Getbackiem. Oficjalną oczywiście. Leszek Czarnecki ma stale kontrolę nad Getbackiem. Ja wiem, dlatego zaznaczyłem pana oficjalną, bo wiedziałem, że pan powie, że Leszek Czarnecki do dzisiaj z tyłu za plecami Abrisu macheruje. Ale to później o tym opowiemy, bo to jest pana wersja. Chcę zapytać, ile pan miał spółek, kiedy Leszek Czarnecki jeszcze miał oficjalnie wpływ na Getback? Było mi 13 do momentu, aż się nie pojawił Abris. W tym obrazie miałem pewnie 7, może 6. Dobrze. Ja mam pytanie, jak godził pan to, no tyle dynamicznych spółek? Mówi pan, że były to duże spółki. Nawet przynosiły panu więcej pieniędzy. No jak pan to godził z byciem prezesem Getbacku? Ja miałem tam zarządy inne. Byłem tam po prostu głównym akcjonariuszem, powołałem inne zarządy i taki swój jakby nadrzędny byt, taki można powiedzieć holding, który zarządzałem, miałem to piętro wyżej nad Getbackiem, za zgodą i wiedzą i Czarneckiego i Abrisa, bo tylko dlatego mnie tam wzięli, że ja po prostu radziłem sobie w biznesie. No i tyle, wszystkie te firmy po prostu padły na skutek tego, że oni ukradli majątek z Getbacka i nie wypłacili obligacji. Dobrze, a może pan powiedzieć o mechanizmach, jakie pan zaobserwował w funkcjonowaniu struktury Getty Noble Bank, no, całego tego holdingu, spółek, firmy Leszka Czarneckiego. Opinia publiczna uważa, że był to jeden z najbardziej doskonałych bankierów w Polsce, wielokrotnie nagradzany. Można powiedzieć, że mało było tak dobrych bankierów w Polsce. Precyzyjnie odpowiem w 3 punktach, tylko proszę mi pozwolić powiedzieć jedną rzecz. Jakby sednem sprawy i tego, dlaczego jestem u pana redaktora, jest to, że w Getbacku było 30 miliardów złotych o wartości co najmniej 10 miliardów czystej gotówki, wobec tylko 3 miliardów złotych obligacji, czyli wszystkie obligacje mogły być spłacone 3 razy i właściciel Getbacka je po prostu wyprowadził, pozorując restrukturyzację, głównie do IPOPEMY, Kruka i Rekobro. I tam już kończę. I tam dzisiaj są spłacane. Co chwila będzie pan to powtarzał. Nie będę. Rozmawiamy o mechanizmach funkcjonowania tej struktury. Leszek Czarnecki to nie jest jedna osoba, tak? Na te zjawiska, które jakby powszechnie wiąże się z osobą Leszka Czarneckiego, tak naprawdę jakby te zjawiska są wynikiem działania całej grupy. Grupy. Szefową tej grupy w Polsce była Alicja Kornasiewicz. Szefem jednego z, można powiedzieć, z podgrup był Leszek Czarnecki, tej tak zwanej wrocławskiej, ale są też inne podgrupy.
Jeśli chodzi o samą jakby tą działkę tej grupy dotyczącą Leszka Czarneckiego, to nie polegało na tym, że on stworzył wspaniałą firmę leasingową, a potem wspaniały bank, jeden, drugi czy trzeci, tylko chodziło o to, że ten facet po prostu dostawał wynagrodzenie za pranie brudnych pieniędzy poprzez szereg firm. Do tego nadawały się właśnie najlepiej leasing, a potem firmy bankowe, czy banki wręcz, które przejmował zwykle za złotówkę, czy też za darmo, nigdy nie dokładał żadnego kapitału i po prostu fałszował ich sprawozdania finansowe, wpływał na urzędników, korumpował ich i tyle. Nie ma czegoś takiego, że Getty Noble Bank był dobry do pewnego momentu, a po pewnym momencie był zły. To nieprawda. Getty Noble Bank, weźmy tak po kolei, żeby uporządkować. Getty Noble Bank od dnia pierwszego był bankrutem, miał ujemne kapitały. Następnie, żeby w ogóle pokazywać pozytywne współczynniki adekwatności kapitałowej, to po prostu zaniżano sztucznie rezerwy na złe kredyty. Ponieważ Getin, żeby żyć, brał pieniądze w formie depozytów. Żeby ludzie tam wpłacali depozyty, to zwykle płacił 1% więcej, 1,5% więcej, 0,7% więcej, trochę więcej. Więc ludzie przynosili pieniądze, za które trzeba było drożej płacić. Teraz, żeby móc zarabiać, no to Getin stosował tak zwaną negatywną selekcję, czyli każdy potencjalny kredytobiorca, który nie dostał, osoba, która nie dostała kredytu w PKO BP, PKO SA, BZWBK czy innym normalnym, można powiedzieć, banku, wędrowała do Leszka Czarneckiego i tam dostawała kredyt. Oczywiście był on wyżej oprocentowany. Ale ponieważ były to osoby, które nie przeszły poprzednio, mówię oczywiście uogólniam, żeby to uprościć cały ten obraz, nie przeszły tego sita jakby oceny w innych bankach, to znaczy, że one po prostu nie miały na spłatę tych kredytów i poziom ryzyka kredytowego, czyli bardzo wiele tych kredytów się po prostu nie spłacało. I teraz jak się odjęło od tego wyższego oprocentowania kredytów, wyższe oprocentowanie depozytów, ale kosztem jeszcze wyższego poziomu rezerw, to tam zawsze była strata, zawsze, która była po prostu zafałszowywana. Plus do tego Leszek Czarnecki stworzył cały, bo pan redaktor zapytał o mechanizm, więc mechanizm przykrywania tego polegał również na tym, że był cały mechanizm sprzedaży produktów inwestycyjnych, ponieważ one pozwalały bankowi zarabiać większe prowizje, a część tych prowizji osadzała się w spółkach prywatnych Leszka Czarneckiego, czyli TFI, Open TFI, Noble Securities i Open Life. I te sobie po prostu pobierał. Czyli bank miał zawsze stratę, Leszek Czarnecki zawsze na tym prywatnie zarabiał i pobierał to głównie do LCBV, czyli do Holandii. Ale też na inne jego, do innych jego spółek na Malcie, Cyprze i tak dalej. Ja to wszystko bardzo precyzyjnie opowiadałem przez ostatnie 5 lat, wielu jako świadek, w wielu postępowaniach. No i to chyba. Dobrze, ale poza słowem potrzebne są dowody, tak? Na przykład na korupcję. Ja wskazywałem bardzo wiele dowodów. Na wierzę, przykład? Że prokuratura w końcu te sprawy poprowadzi. Niedawno, bo 2 tygodnie temu. Myślę, że to bardzo ciekawa sprawa dotycząca ostatnich obligacji Getty Noble Banku, czyli gdzie zginęło 680 milionów złotych. Też jestem tam świadkiem. Uważam, że to są bardzo rozwojowe postępowania. Ale no oczywiście to jest tylko moje zdanie. Ale użył pan słowo, że korumpował. Leszek Czarnecki był korumpowany, zmuszany do korupcji. Chociażby potwierdzone przez prokuraturę jest, że próbowano od niego zażądać akurat łapówki i nie zgodził się na to. I według niego na to nie ma dowodu, natomiast jak znam Leszka Czarneckiego i to, co nam opowiadał, to on po prostu usiłował skorumpować i zapłacić Chrzanowskiemu, a potem, ponieważ Chrzanowski wykonał pewną robotę za obietnicę tej łapówki, to go po prostu spalił. A tą robotą było zafałszowanie tego, że wartość portfeli GetBacka jest normalna i wynosi, tak jak w każdej innej normalnej firmie, normalny rynkowy poziom. On stwierdził, że wynosi zero, żeby sobie za zero je wyprowadzić do swojej własnej grupy gdzieś indziej. To jest cała afera GetBack. No ale nagranie z Chrzanowskim mówi trochę o czymś innym. To Chrzanowski proponuje. Nagranie z Chrzanowskim jest tak niejasne, że tam podobno w pewnym momencie ktoś podsuwa komuś kartkę i właściwie nic z niego nie wynika. No to ale prokuratura uznała inaczej i pchnęła akt oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu, przyznając tym samym rację Czarneckiemu. Jaki pan ma dowód na korupcję? Skupię się na sprawie GetBacka, mam tu odmienne zdanie. Zwracam uwagę, że użył pan określenia, że korumpował, Czarnecki korumpował. Kogo? Nie wiadomo. Po co? Nie wiadomo. No po co to pan uzasadnia? Ale nie ma żadnego dowodu. Był pan świadkiem korumpowania przez Leszka Czarneckiego kogokolwiek?
Zeznawałem bardzo obszernie jako świadek w postępowaniach, które są w fazie przygotowawczej, jakby no, nie mogę tego Pan ujawniać, zeznawa od wielu ale lat. tak, mam takie dowody i o tym zeznawałem. Poza słowami ma pan dowody? Wskazywałem dowody. Tak, Leszek Czarnecki ciągle korumpował urzędników, z wyjątkiem jednego składu KNF, a jego wiceprzewodniczący za to przepłacił pobiciem, za to, że mu zabrał Ale to FM chyba Bank. nie Czarnecki zlecił mu to pobicie, tylko mamy wiadomo, kto zlecił ze skoków. Nie wiadomo, jestem świadkiem w tej sprawie i zeznawałem w zeszłym tygodniu. Wskazałem bardzo dużo dowodów, proces jest publiczny. Chce pan powiedzieć, że akurat za tym zleceniem stoi Leszek Czarnecki? 10 kwietnia 2014 roku pan wiceprzewodniczący Wojciech Kwaśniak KNF-u zabrał Abrisowi, czyli Czarneckiemu, FM Bank. 4 dni później został pobity. A dlaczego tak twierdzę? Wyjaśniłem jako świadek, mając odpowiedzialność karną w sądzie w zeszłym tygodniu. No tak pan w sądzie powiedział, a sprawa była zamknięta dla opinii publicznej? Nie. To może pan to jest powiedzieć. Zorganizowana grupa, która usiłuje bardzo dużo różnych wątków rzucać, tak jak w sprawie Getbacka, żeby po prostu do prawdy nie dojść. Tak? Czy ktoś dzisiaj rozumie, że sprawa Getbacka polega na tym, że oni wyprowadzili 30 miliardów złotych wierzytelności, nie spłacili obligacji? Nie, bo za to mamy mnóstwo jakichś bzdur o Idea Banku i innych rzeczach. Dobrze, ale wróćmy do tego, co pan powiedział. Tam musiał pan przedstawić dowody na pana teorię, że 4 dni później został pobity ówczesny prezes KNF-u, tak? No, co pan powiedział? A to sprawa nie była utajniona. Ja pytam tylko o to. Nie pytam o przebieg postępowania w prokuraturze. To jak pan to uzasadnił? Decyzyjnie to zeznawałem w sądzie chyba ze 3 godziny na ten temat i dokładnie opowiadałem, w jaki sposób Leszek Czarnecki sam się chwalił tym, że załatwił Kwaśniaka, że ja mam się go słuchać, bo inaczej spotka mnie ten sam los. Pokazywał nam, dlaczego tak zrobił. To było dlatego, że komu? Mnie, Stefurakowi i Krzysztofowi Rosińskiemu, Radosławowi Stefurakowi i mnie w kwietniu 2014 roku co najmniej 5 razy. A to nie jest tak, że on po prostu wykorzystał sytuację, żeby się po prostu chwalić, wzmacniać swoją pozycję? Wielu osób tak robi. Wiele osób tak robi. Nie, ponieważ on potrzebował FM Banku wówczas, żeby go połączyć z Idea Bankiem, gdzie nie było biznesu takiego jak chciał. I tyle, no przesadzili w tej swojej działalności i został im ten bank odebrany. Gdyby KNF tak zadziałał za Jastrzębskiego jak za Kwaśniaka, to by nie była afery Getback, to inna sprawa. Dobrze, no to zakończmy akurat ten wątek. W pewnym momencie Leszek Czarnecki postanawia pozbyć się Getbacka, tak? Leszek Czarnecki w 2015 roku chciał wprowadzić Getback na giełdę, ale wówczas miał IPO Idea Banku. Wówczas Getback był w Idea Banku. Bo może jeszcze pozwoli pan redaktor, że się cofnę, żeby to było jasne. Założycielem Getbacku był Leszek Czarnecki plus kilku menedżerów. Kiedy w kwietniu 2014 roku Leszek Czarnecki potrzebował 150 milionów złotych i miał je wyjąć z FM Banku, ale mu zabrali ten FM Bank, więc zawołali mnie z Krzyśkiem Rosińskim i stwierdzili, że my teraz mamy zrobić transakcję, ja mam 3 dni na to, żeby przygotować całą operację sprzedaży Getbacka poprzez Leszka Czarneckiego i tych menedżerów, w tym mnie tam, tylko że ja tam miałem 3%, do Idea Banku. I tu, tak jak powiedział u pana redaktora pan prezes Jarosław Augustyniak, Augustyniakowi zostało zakomunikowane, że ma to kupić za 285 milionów złotych, a mnie, że mam przygotować to i mam na to weekend. To pamiętam jak dziś. No więc przygotowaliśmy transakcję, z której to tylko Leszek Czarnecki, inni nie dostali gotówki, on dostał do LCBV te swoje 150 milionów złotych. I w ten sposób znalazł się Getback jak gdyby dalej w grupie Leszka Czarneckiego, ale teraz można powiedzieć nie pod lewą ręką, czyli w Getinie, tylko pod prawą ręką, czyli w Idea Banku. Ta grupa była podzielona bardzo silnie, również animozjami między ludźmi tych dwóch organizacji. No i tam w Idea Banku się działy cuda. Podobno pan tam wyprawiał też niezłe rzeczy, przekupywał wycieczkami, prowizjami bankierów, żeby... Nikogo nie przekupowałem, nie działy się żadne cuda. Działał się normalny biznes. Idea Bank po prostu kupił akcję Getbacka i wówczas był właścicielem Getbacka. Ponieważ Getback wówczas był dosyć dużą firmą, to stanowił 80% przychodów Idea Banku i zysku.
Z chwilą, kiedy Leszek Czarnecki postanowił, że Idea Bank wejdzie na giełdę, no to wchodziła grupa kapitałowa Idea Bank. Przyjechał Goldman Sachs i zobaczył, że w tej grupie znajduje się Idea Bank, 34 firmy plus GetBack. No i okazało się, że w ocenie Goldman Sachs sam GetBack jako osobny byt zasługuje na to, żeby wejść na giełdę, bo określił go jako diament w tej grupie, ponieważ ma bardzo dużą generację gotówki, zarabia dużo. Bardzo dokładnie nas sprawdzali wówczas w ramach tego całego procesu wejścia na giełdę Idea Bank. No ale Idea Bank wchodził na giełdę jako cała grupa i można powiedzieć, że prawie tam nie wszedł. No wszedł to tyle tylko, że Leszek Czarnecki skorumpował znowu jeden fundusz inwestycyjny oraz sam kupił akcje swoje własne, żeby nie było totalnego blamażu, że ta spółka na giełdę nie wejdzie. Ponieważ w 2015 roku Leszek Czarnecki przez ogół inwestorów na giełdzie warszawskiej, czyli fundusze inwestycyjne, takie jak te FI oraz emerytalne, był uznawany po prostu za zwykłego oszusta. Bo wszyscy no pamiętali mu, że Maria, no, wszyscy... Nie słyszałem w tamtych czasach, że był nazwany przez kogokolwiek oszustem. Był, ponieważ mnie kazano właśnie potem GetBack określać, że nie ma nic wspólnego z Leszkiem Czarneckim. Proszę pamiętać, że wówczas to był tak, na Open Finance wszyscy stracili 90% na giełdzie, na jego IPO. Na Getty Nobel Banku wówczas już, w 2015 roku, stracili chyba 70-80%. Na Getin Holding stracili 90%, więc ogół inwestorów, rozumianych nie jako inwestorzy indywidualni, tylko no 90% giełdy warszawskiej to są inwestorzy instytucjonalni, po prostu uznawał, że Leszek Czarnecki no, oszukuje i mieli rację i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. W związku z czym nikt tych akcji dobrze, Idea Banku nie chciał razu, kupić. Dobrze, że, tylko od razu zaznaczę, że nie ma pan znowu poza słowami dowodów na to, że znowu korumpował przyszłość. Znaczy, dlaczego sprzedał do idei GetBack? Leszek Czarnecki w kwietniu 2014 roku potrzebował 150 milionów złotych. Miał je wyciągnąć z FM Banku, ale mu zabrali FM Bank, Kwaśniak konkretnie. W związku z czym zawołali mnie z Rosińskim, że mam przygotować taką transakcję, z której on wyciągnie ponad 150 milionów złotych na sprzedaży przez niego głównie GetBacka do, no do kogo? No do jakiejś jego innej spółki, bo chodziło mu o czas i wtedy po prostu... No nie było czasu na to, żeby znaleźć kupca na rynku, bo jemu to chodziło, żeby to zrobić w 3 dni. No więc w 3 dni kazał Augustyniakowi kupić GetBack za pieniądze pozyskane przez Idea Bank i jemu zapłacić. Więc tylko on dostał pieniądze jako Leszek Czarnecki, podmiot LCBV w Amsterdamie. Reszta nic nie dostała, żadnych pieniędzy, zamienili im to na akcje Idea Banku, na których stracili wszystko potem. I Leszek Czarnecki potrzebował 150 milionów złotych, co najmniej i to był główny, jedyny powód tego, że sprzedał GetBack do Idea Banku. Ten GetBack był tam w Idea Banku, jeśli chodzi o model biznesowy, trochę nie przypiął, nie przyłatał. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, no to był tam w tej grupie stanowił 80% zysku. I potem jak Leszek Czarnecki chciał wprowadzić Idea Bank na giełdę, przyjechał Goldman Sachs i powiedział tak, okej, wprowadzajmy tą grupę, ale w przyszłości wprowadźcie samego GetBacka, bo on tam jest najlepszą spółką. W związku z czym odbyło się IPO Idea Banku. Bardzo wysilone, takie, w które praktycznie nie udało się, nikt nie chciał kupić tych akcji, ale jakoś Leszek Czarnecki sam kupił akcje od siebie, plus skorumpował, ja to zaznawałem wszystko wiele lat temu na ten temat, jeden fundusz inwestycyjny, konkretnie MetLife i ale jak to IPO Idea Banku doszło do skutku. Jaki ma pan dowód, że skorumpował ten fundusz? Poza słowami. No, i poza tym, że znowu pan powie, że zeznawał. Ale pan to zeznania też mówi po prostu, że skorumpowano. Nie używa pan dowodów materialnych, no, że był pan świadkiem korupcji. No nie ma niczego takiego. Jako świadek i zeznałem dokładnie, że przy mnie była rozmowa, gdzie dyrektor zarządzający tego funduszu dostał pieniądze za to, że ma kupić akcję Idea Banku. Kropka. To dlaczego do tej pory prokuratura nic nie zrobiła, mając tak... To jest pytanie do prokuratury, nie do mnie. Może po prostu dlaczego prokuratura dalej nie idzie śladem pomawia pieniędzy z GetBacka? Może uznali, że pan po prostu pomawia kolejne osoby. Ja nikogo nie pomawiam, mówię po prostu jak no, było. Mówiąc, że mam wiedzę. Mówiąc, że Leszek Czarnecki skorumpował, no to jest pomówienie. Jeżeli nie ma na to dowodów i prokuratura uważa, że jeżeli nie postawiła zarzutów, czyli uważa, że albo ma za mało dowodów, albo jest to nieprawda. Ja złożyłem zeznania, to co wiem, jak sprawy, w których brałem udział, wyglądały. Kropka. GetBack był w Idea Banku. Stanowił tam 80%, ponieważ był uznany za bardzo dobry podmiot, w związku z czym Leszek Czarnecki w 2015 roku, pod koniec, we wrześniu, stwierdził, że chce sam go wprowadzić na giełdę. Żeby to zrobić, najpierw kazał mi zrobić test rynkowy.
To znaczy zadzwonił do mnie i mówi, dobra, spróbuj sprzedać Getbacka w Londynie, Frankfurcie, Nowym Jorku, jakimś spróbuj pozyskać na niego inwestorów. Po 4 miesiącach mieliśmy listę 22 dużych podmiotów. Proces koordynował Morgan Stanley. Ja z Pawłem Trybuchowskim zrobiliśmy kilkadziesiąt spotkań, prezentacji, wycen również Getbacka. To był koniec 2015 roku. Leszek Czarnecki wszystkie te podmioty odrzucił. Wyrzucił tą listę do kosza przy mnie. I powiedział, że w to miejsce wejdzie w takim razie Abris. No i w ten sposób Abris po prostu, Leszek Czarnecki przesunął do Abris Getbacka. Miał potwierdzone, że rynek go chce, że rynek mu pozwoli wejść na giełdę. Jak tylko zamknął transakcję czy przesunięcie Getbacka pod Abris, to natychmiast pojawiło się hasło, że teraz w takim razie, skoro już to nie jest kojarzone ze mną bezpośrednio, czyli nie będziesz miał tak ciężko zrobić tego IPO, to rób IPO, rób wejście na giełdę. No i tak się stało. Dobrze. To w kolejnym odcinku podcastu opowiemy o wejściu na giełdę, o przejęciu przez Abris. Chciałbym zakończyć ten odcinek takim pytaniem. Dlaczego tak jest, że wszyscy tłumaczą się w ten sposób, że winny jest Leszek Czarnecki, a my właściwie to zawijaliśmy sreberka, tak? To nie mieliście wpływu, nie mogliście odmówić. No to prawda. No ale to pobierał pan duże pieniądze, to pan powinien po prostu rzucić papierami, no widząc, że pan ma do czynienia z osobą, która według pana korumpuje ludzi, jest taka, nie inna. Pierze brudne pieniądze. Ja byłem prezesem Getbacka. Getback był doskonałą firmą. Miał 30 miliardów złotych pieniędzy wewnątrz. Getback był bardzo dobrą firmą. Ja byłem i mój zarząd, jakby organem, który zarządzał tym Getbackiem, tym zbiornikiem z gotówką. Tam było ponad 10 miliardów czystej gotówki i tylko 3 miliardy obligacji. I do samego końca ten Getback taki był. Oni go na siłę po prostu zatrzymali, te pieniądze sobie zabrali, a ludziom nie spłacili obligacji. Kiedy ja się temu sprzeciwiłem, to zostałem wyrzucony stamtąd. Dobrze, ale przez te lata, gdy pan współdziałał z Leszkiem Czarneckim, to można powiedzieć, że mając wiedzę, jak on funkcjonuje, no to pan jest wspólnikiem jego, współdziałowcem przestępstw. Ja z nim w jego działaniach nie współdziałałem, tylko opowiadam, co się ale działo mając na poszczególnych wiedzę, nie poszedł spotkaniach. Pan do prokuratury, do CBA, do CBOS-u, na policję, nigdzie pan nie poszedł, mając tą wiedzę. Będąc świadkiem korupcji tu i tu, to czekał pan tyle lat po to, żeby po latach... Ja zarządzałem Getbackiem. W Getbacku nie było żadnych pytam przestępstw. Się, dlaczego pan od razu nie poszedł do prokuratury? Prowadziliśmy. Zadałem konkretne pytanie. Panie redaktorze, powiem tak. Myśmy Getback bardzo ładnie wyprowadzili i wprowadziliśmy go na giełdę. Następnie umowa, mieliśmy za to dostać bardzo duże pieniądze, jest umowa na piśmie. Dobrze, ale o tym będziemy była taka, że Getback ma zostać zrobiona kolejna emisja i Leszek Czarnecki i cała ta grupa ma się rozwodnić do poziomów tam, nie wiem, 10-20%. Będzie to zwykła, normalna spółka publiczna z dużym zyskiem. To było dla nas dobrą wizją. To jest bardzo dobra strategia. Dobrze, ale to chcieliśmy zrobić. Dobrze. Chcę tylko zaznaczyć, że nie odpowiedział pan na pytanie. Ja chętnie odpowiem, tylko jakie. Dla słuchaczy i też dla widzów, bo akurat ten odcinek jest tak samo możliwy do obejrzenia. Muszę zaznaczyć. Tak jak zaznaczyłem to w książce. Muszę zaznaczyć. Ludzie, którzy nie zostali sądownie skazani, w świetle prawa są niewinni. Poznając wersję zdarzeń osób podejrzanych lub oskarżonych, należy pamiętać, że może to być element ich linii obrony. A ja Państwa zapraszam na drugą część rozmowy z Konradem Kąkolewskim. Do zobaczenia. Słuchaj podcastu Sylwestra Latkowskiego na stronie latkowski.com.